Ale nie. Przepraszam bardzo, ty zadzwoniłeś na policję. Daj mi powiedzieć, ty zadzwoniłeś na policję. Nie. Policja mnie zabierała, ja klucza nie miałem przy sobie. Program zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla ciebie, kontrowersyjne, ba nawet szokujące. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, wyłącz ten film. Oglądasz go na własne życzenie. Z poważaniem, Warnest. Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. A ty mówisz, że tu stoi. A tu w torebce, tak? Ja nie wiedziałem. Ja nie grzebię po twoich rzeczach. No twoje. To chodź, czekaj. To da się. Jeden twoje, jeden moje będzie. Od kogo dostałeś, co, jak? Powiedz zaraz mi tutaj, bo ja chcę wiedzieć to. List przyszedłeś. A to od tego widza też? Mhm. A to paczka była? Nie. W reklamówce. W reklamówce, tak? No. A, no to daj ten list, to przeczytamy. Zaraz. Dobra, spokojnie. Idź, siadaj. A jak się czujesz? Wszystko dobrze? Zdrowo? Źle. Źle? Bardzo źle. Nie mów, że z***. O, no, tak, on zdycha, taki chory. Daj najpierw list, przeczytamy. To było, wisiało na tym? Na bramce? Tak. A. To może Wojtkowi damy jedno. Nie, doktora, dla niego tego piwa. A jak co będę? Wodę dam ci, o. Masz. Co? Wodę. Sam se pij wodę, nie? Sam pij. No, to ja się napiję wody. O, to wisiało? Tak, daj. Tylko nie pokazuj. A jest jakiś ten? Zaraz ci powiem. Jak telefon, to ja nie będę pokazywać tego, no. Jest. Tylko przeczytam, daj. Nie pokazuj. Nie, no kurde, no. Daj, ja tylko przeczytam. Pierwsza strona. Telefon to be. O, tutaj nie ma telefonu, to pokażę. To ta. Widz Boży z Warszawy. Dominik B. Borodo, proszę pozdrowić firmę Aviostar, Andrzeja K., Miśka, Łukasza i Paulinę Borodo. Czekaj, tutaj już nie będę pokazywać, bo tu jest numer telefonu. Mój numer telefonu. Okrutny widz, Domin, dla Jacka od psa Arona jest w siatce energetyk. O, a może zadzwoń do niego? Dzwoniłeś? Masz. No. Może zadzwoń do niego? Ty myślisz? No jak widzisz, że ja nagrywam? Masz wodę. Ale to... A ja wodę się... Ty, ale to nie zagraniczny? Nie. Nasz, polski? Polski nasz. Podziękuj za tygrysy. Ja wodę się piję. Jakoś mnie... Żołądek boli po tym... Smacznego. Widzisz, ja podzieliłem z tobą. A widzowi dziękuję za to. Ja też dziękuję. Jest zimno. A to od tych żołnierzy woda, tak? Tak. To pozdrawiam żołnierzy. Przepraszam, ale waszą wodę będę pił. Nie, to dobra woda jest. Dobra woda, no. O. To zdrowie. Przy niedzieli. No. Łochasz, może to. Woda dobra to jest. Dobra, no. O. Magnez. Z magnezem. To na te. Mi się zginają, ale proszę. Mi też się zginają, bo ja przez okno A masz zgięte? Nawet jak siedzisz, to masz zgięte. A cię kurczę. No. A mówił, że się nie zginają. Głupoty gadają. Ale ja przez okno potrafię. No to kaskader, ja powiedziałem. Nic się nie stało. No. Myślałem, że poubijany jakiś czy co, a ty nic. Cały czas wszystko zdrowe. I to normalnie. Chodzisz całe te, bierzesz całe i te nogę, kurwa, siedzisz na, siadasz na poręcz i przeskakujesz sobie, kurwa, na schody i wychodzisz sobie na łapkę, siedzisz. Ty jesteś sprawnym człowiekiem. Młodym przede wszystkim jeszcze. No właśnie. No.
Przez bramkę też skakałeś. Chuj, że za jajka się zaczepiłeś. No bo tam ostre te. Tak? No. To każdy by się zaczepił. A to nic nie stało. Torba za duża. I dlatego. Nic się nie stało, najważniejsze. No. Dobrze nie w ten. Wiesz, za kulkę. To po mnie by było. O, ja nie wiem, co to by było. Bo to mi... A to czemu? Ty do... Dlaczego ty do mnie nie dzwoniłeś? Czy dzwoniłeś? Dzwoniłem. A to rano było, a tak? W nocy? Nie. Ten zadzwonił, kredka przyjechała mi zawiozła do Choroszczy. Badania zrobili całe te i po prostu... A ja wyszedłem, oni nie chcieli mnie odwieźć kredką. Ja poszedłem... Poszedłem dobra, na, to nie dzwoń, dobra. Na przystanek po prostu 103. Na telefon zadzwoniłem po taksówkę i taksówkę mi przywiozła tutaj. I nie mogłeś wejść, tak? No, kurczę nie miałem. Przez bramkę? Tak. To ty, Krzysiek, jemu życie uratowałeś. Co? Życie dla niego uratowałeś. Dla Wojtka życie mało uratowałeś. Mało nie zginęło. Co, Brykowa? Życie uratowałeś Wojtkowi. A czemu? Jak? No jak kiedyś zawisł za torbę na bramce. A nie, jego nie było. To... A gdzie on był? W nocy to było? To... A sam raz taka była okazja, nie wiem. Co ten, że po prostu policja przyjechała. Policja mnie zajmowała z bramki. I ale nie pociągnęli tylko do góry? Do góry. No bo którzy pociągnęli, to by rozerwali. Nie, bo tutaj o nogę to było. A, o nogę, tak? Przy torbie. Tak. Nie za torbę. Nie. O. Aż mało brakowało. No. Kurde. Bo nie. To wykrwawiłbyś się. A krzyczałeś do niego? Jego. Tak, tutaj kurwa, rzucałem kamieniami, kurwa, całe to wszystko. O matko. Aż weź, bo aż... Nie daj Bóg, żeby... Więcej bym żadnej kobiety nie wykuł. Z jednym jajem można żyć, spokojnie. Teraz dobrze się pośmiesz, nie? Tak. Ale to nie wiesz, nie do śmiechu. No, policja całe to wszystko... Ale nie śmieli się? A policjanci nie śmieli się? Kurwa, całe to oni zjęli. Ja mówię, to nie zabrali te... do szpitala, do Choroszczy, całe te, a ja rzucałem tutaj kamyczkami, całe te, on nie otwiera, a było zimno, jeszcze chłodno było, a obrudzone, jak wszystkich kwałem. I poślizgnąłeś się. Poślizgnąłem się. I co ci w szpitalu, zrobili kolonoskopię? Nie. Zbadali? Kreska. Ale już jak zawieźli cię do szpitala? Nie. Nie badali? Nie zawieźli cię? Nie. Nigdzie z tym nie byłeś? Sama się zagoiło? Tak. Dzięki Bogu. No i kredka przyjechała, całe te popatrzyli się, mówi, to nic nie będzie, to obszurowane, tutaj tych, dobrze, że tutaj ci się kurę nie ten. A nie śmieli się? Ja to, żebym to zobaczył, to nie wiem. Policja co? Zajmowała mi kurę. Co? No kurwa. A jakbym próbowałem do góry całe te, nie dałem rady sam raz, nie wiem, ktoś zadzwonił. No. Ale to już to, sama torba to 10 kilo. To weź i podnieś do góry. Torba nie. Nie, faja no, przepraszam. Dobrze, tak się skończyło. Teraz można tylko z tego się pośmiać, nie? No to ja wolę przez okno wyskakiwać. No. A przez bramkę też wychodziłem z tej strony, co ty wychodziłeś, no. Też upadłeś. No, też się zaczepiłem wtedy. Na szczęście nie za torbę. No. A ja wtedy co byłem na tym. No, także to jest, o, ratownik nasz medyczny. Pan Krzysztof K. Borodo. Ratownik medyczny. A czemu ratownik medyczny? No bo, jak Wojtek był poszkodowany, to mu pomagałeś wtedy. Jak pomagał? Nic nie pomagał. Nie? Zero współczucia było? No, daj spokój. Nie? Śmiał się jeszcze. Jeszcze śmiał się, tak? Ja to się nie śmieję z tego. Przepraszam. To wypadek był. No wypadek przy pracy, no przy... No. O. Zadzwonił. Policja była. Policja na karetkę. Zawieźli mnie do Choroszczy. A ja taksówką wracałem. Dobrze, miałem pieniądze. A kto cię zajmował? Policja i Straż Miejska. Jaka Straż Miejska? Policja mnie zdejmowała. Stałem. Mówię, poczekaj. Nic. Mówię, zadzwoniłem po karetkę. Zobaczą, czy wszystko jest w porządku. A w karetce, ja nie widziałem nawet. Ale w karetce całe te powiedzieli, że całe te nie,
do szpitala się nadaje, tu obszerowana jest, tylko tu się ubym trochę wbiło się, tak? No wiem, pokazywałeś wtedy. Taka rana była. No. Się zagoiła. To dzięki Bogu, że nie za torbę. A to śmiać się teraz można, Krzysiek, ale jakby tak... No dobrze, że policja podjechała, a ja nie dałem rady wyjąć, to lała się, to mógł się tam zostać i byś zobaczył i by był z bramce. Truchło. Tak. A ja bym powiedział, ja spał, ja nie wiem. No właśnie. On pojechał. A twoja bramka, ty winny. Ale nie. Przepraszam bardzo, ty zadzwoniłeś na policję. Mógłbym nie być przez bramkę. Daj mi powiedzieć, ty zadzwoniłeś na policję. Nie. Policja mnie zabierała, ja klucza nie miałem przy sobie. Bo ja teraz zawsze mam... To policja się zajęła do Choroszy. No, do Choroszy zawiozłem. Na badania. A na badania. Ciebie tam wypuścili, a wiem, o które ciebie wypuszczali, tam... Nie miałeś telefonu, do mnie miałeś. Nie miałem. Miałeś. Ale do mnie dzwonił wtedy. Ale to było chyba noc. Spałeś. No. O czwarta rano, to gdzie to? A ty do mnie nie zadzwoniłeś? O czwartej, że do ciebie. Ale krzyczał pewnie. A jak? Rzucałem tak? Kamieniami. O. Ale z bramki? Kamieniami? Nie, tutaj. No ale jak już zawisłeś, to... Nie, już tam. Darło się też do niego? Słyszałem. Nie słyszał? Nie, on nie usłyszy. Jeszcze tu wiesz. Pozamykane pewnie te... No to zawsze nie tej jesieniu. Bo dzisiaj słoneczko, kurwa, ciepło jest na dworze. Ale by było jaja. Jaja. Jak berety. No, pech tak chciał. Szczęście w nieszczęściu, że nie za, wiesz za co. Przejdzie nie przejdzie, że jajkę nie przebił. No tak. Dobra, śmiej się. To tutaj wiesz, to śmiać się można, ale to wiesz, gdyby naprawdę coś takiego się wydarzyło, to już... Co mi by było? Wtedy nie masz czego się śmiać. I tak zalany juchą był, tak jakby okres miał. A ile policjantów zajmowało? Dwóch? Dwóch, a ilu? A się śmieje, śmieje się, kurwa. A ty nie miałeś, w swoim życiu wypadku. Ja się nie śmieję. A ja nie jestem... Ciebie znać, kurwa. W taki sposób mnie traktujesz, kurwa. Przez kurwa, okno wychodzić, kurwa. Bo zamyka, kurwa. A to nie masz dolnego kulcza? Nie mam. To trzeba dorobić. Nie dorobić jest. Kupowaliśmy. Ja Gerdę kupiłem, a on nie wymienił. To czemu nie wymieniłeś dolnego? Ja tego małego nie kupowałem. Jak kupowałeś? Nie, w bramce wymienialiśmy tylko. Nie, i tutaj też. Kupiłeś zamek na dół też? Tak. Jak nie? A ty ci pokazać ci? Mam? Debile kurwa ze mnie robisz? Jak się ukręcę tylko. On debile robi ze mnie. Ja Gerdę kupowałem. Z bramki tylko. Nie ma. Jak nie ma? Jest. Jak? O. Gerda też. No i co? Ale to stary. Gdzie to nówka sztuka? Nie nówka. Jak nie nówka? No to zobacz, otwórz go. Ale to nówka jest, nówka, kurwa. Nieotwierana. Gdzie stary? Połóż się ramki. Oj, nawet, patrz, nieotwierany. Połóż. Z kluczami razem. No ale to widzisz, skłamałeś. Połóż. A on musi rewidować moje rzeczy? Nie musi, ale razem, razem tu kupowaliście. Tak. To jest fałsz to. No to może trzeba wymienić. Nie trzeba. Nie? Nie, to nie trzeba. To dorób mu klucz na dół. Nie będę mieszkał tutaj na pewno. To się chcesz pozbyć mnie? Wszystko rewidujecie moje. A gdzie ja tam? Nawet... Ja ci odwodniłem, że kupiłeś. Kupowałeś razem ze mną, kurwa! Tobie debilu, ty! Po rzeczach, kurwa, nie ważę i debilem nie wyzywam. Niedziela, cicho! Niedziela! Ludzie idą do kościoła. A jak on mnie wyzywa? To ja dzisiaj lajta nie będę robił, tego lajta. No nie. Będę ci pokazywał, kurwa, knura tego, kurwa, śmierdziucha.
Jacek, a ty masz tutaj kość? Gdzie? No tutaj. Ja o, mam. Tutaj, o, dać kość. O, jest kość. O, tu, o, patrz. Gdzie ja pokazuję? No mam. Masz? Każdy tak. Ma. Mam. A co, u ciebie nie ma? Wypadło. Ja bez kości. No tak. Co? No tak, bez kości. No ty jadłeś. Tak, w zupę zrobiłem. A więc wszystko źle. A co, ty nazywasz mnie psem? No. Ale mówię, ty źle. Ja no mówisz pies, wszystko źle. A psów nie ma? A knur co je? Knur wszystko właśnie zje, pies wszystkiego nie zje. Nie, pies i kości zje. Aha. No pies tak, zje kości. No. A świnia co zje, powiedz mi? Wszystko zje, co tylko popadnie. Nawet szczura w... No. I... Uważaj, Wojtek. Bo ty niby szczurem jesteś, tak? On powiedział. Tutaj... Może zjeść? No uważaj. No. Nie, pośmiać się można. Jest niedziela, nie kłóćmy się dzisiaj. Nie, ja ci powiem. To poruszyli cię, to jest sprawiedliwe. Ale ja wiem o tym. Dlatego każdy raz po ubiciu prosiaka się bada mięso. Co? Po każdym zatłuczeniu świniaka bada się mięso, tak? Bo świniak wszystko zje. No, żeby jakiś zarazek, chorób nie było. Tak, ja specjalne mięso cię wykraja. To woreczka. Tak. Ja wróciłem na zwycięstwa. Miałem swojego lekarza, który badał ich od maleńkiego. I wiesz, wydał dla mnie zaświadczenie. No tak, tak. Jak ja wróciłem na halę. A to musiałeś mieć. Nie daj Bóg, przyszedłby lekarz weterynarii, sprawdzali, tak? To musisz mieć mięso. I pieczątkę stawia na mięsie, tak? Tak. Tak. No. Te zaświadczenie zabiera. A znam się? Tak. Znam się na świniach. Zabiera. Znasz się na świniach? Sprzedam. Znasz? Gruba świnia. Ty gruby szczur. Patrz, ty nie... Ty nie... Uważaj, bo cię... Chciałem powiedzieć. Uważaj, bo cię... No? Tak. Ale otruje się szczurem. Nie, świnia się nie otruje. Nie. Nie. Otruje się. Nie. Ale jeśli jak on całego szczura zje, to kurwa, że się padnie świniak? A wyjdzie, szczur ma trutkę? No, w ogonie. W ogonie. I jak on... Masz ogon? Nie mam. Z przodu. Z przodu ogon ma. Masz. To zjesz mój... O kurwa. Oj. Nie, pośmiać się dobrze, nie?